Suwałkach powstało kolejne stowarzyszenie. Suwalski Ruch Miejski to grupa społeczników, którym na sercu leży i leżało dobro naszego miasta, tak naprawdę gotowych do działania i podjęcia tej rękawicy. W tejże grupie, a przynajmniej w części, która uczestniczyła w spotkaniu z dziennikarzami, dwóch radnych, Kamil Klimek i Wojciech Pająk. Ten pierwszy podkreśla, że ideą, która przyświecała założycielom, to stworzenie think tanku i wyprowadzenie dyskusji o mieście z instytucji publicznych do innej przestrzeni i zachęcenie mieszkańców do aktywności społecznej. Bo to mieszkańcy tworzą to miasto, to ludzie tworzą miasto. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Miasto tworzą ludzie, klimat tworzą ludzie. Kochani, Stowarzyszenie Suwalski Ruch Miejski ma za zadanie również zmniejszyć ten dystans pomiędzy urzędnikami, politykami, a normalnymi obywatelami naszego miasta i nie tylko, regionu też również. Można by wnioskować, że łatwiej dotrzeć do dwóch radnych zasiadających w stowarzyszeniu niż do tych samych osób zasiadających w Radzie Miejskiej. Kamil Klimek, który sprawuje funkcję miejskiego radnego, chciałby obudzić miasto. Jego klubowy i stowarzyszeniowy kolega chciałby zacząć od rewitalizacji miasta. Ma to być, jak określa, taka prawdziwa rewitalizacja. Nie jako dokument w urzędzie, tylko rzeczywiście proces ożywienia starówki, tego co mamy atrakcyjne w sensie architektury tej klasycystycznej. My tutaj potrzebujemy aktywności ludzi nie tylko do godziny 15, kiedy ostatni uczniowie opuszczają te szkoły, ale żeby tu się działo coś też wieczorami. Mówimy o centrum miasta, o jego sercu, które ma tętnić do późnego wieczora, ale w taki sposób, który będzie zrównoważony, to znaczy nie będzie przeszkadzał też tym ludziom, którzy tu w okolicy mieszkają. Chcemy też, żeby naprawdę ulica Kościuszki i okolice stały się i dobrym miejscem do zamieszkania właśnie dla nowych mieszkańców, czy tych, którzy chcą do Suwałk wrócić. Może chcą mieszkać w wygodnym, średnim mieście, które daje wszystkie potrzebne usługi miejskie, tak jak dają duże miasta, ale daje też wygodę tego, że nie mamy tu korków, że mamy wszędzie doprowadzone drogi dla rowerów. My będziemy o to dbać w Suwalskim Ruchu Miejskim, żeby to serce miasta było wygodne do życia, wygodne do wypoczynku i nie stanie się to na pewno tylko siłą urzędników. Na pierwszy plan Wojciech Pająk wysuwa zabytkową część miasta. Nasza starówka, która nie jest przystosowana na razie do tego, żeby były tutaj super rozwinięte usługi. Jest parę rzeczy, które nam urbaniści pokazali już tutaj w mieście, że musimy zmienić pewien układ tych kamienic, tak, jeśli chodzi o ich dostęp dla osób niepełnosprawnych na przykład. Jest dużo rzeczy do zrobienia, ale to się da. Mamy dużo pomysłów i mamy nadzieję, że będziemy je różnymi kanałami tutaj w mieście sprzedawać i realizować. Założyciele stowarzyszenia zachęcają do włączenia się w działalność organizacji wszystkich mieszkańców miasta. Wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro naszego miasta, to nie bez względu na płeć, wiek, przekonania polityczne, chcemy razem robić coś dobrego dla naszego miasta. Tutaj w tym mieście wszyscy żyjemy i wszyscy chcemy w nim dobrze żyć. Postanowiliśmy się sformalizować z takiej przyczyny, że do tej pory mogliśmy występować do urzędów, pisać różne wnioski, zgłaszać im problemy, ale jako grupa nieformalna nie byliśmy zawsze traktowani w pełni poważnie. Mimo to za nieformalną jeszcze grupą już pierwsze sukcesy, choćby otwarcie się Suwalskiego Ośrodka Kultury na potrzeby młodych osób, wskazuje Świerzbin i zapowiada. Będziemy chcieli wpływać na wszelkie urzędy, tak żeby te władze brały głos suwalczan do serca. Takim pośrednikom jak organizacje pozarządowe, do których zalicza się właśnie założone stowarzyszenie, jest znacznie łatwiej pozyskiwać środki finansowe na realizację ich zamierzeń, co jest nie bez znaczenia. Ale Kamil Klimek ujawnił jeszcze jeden aspekt podjętej inicjatywy. Jesteśmy stowarzyszeniem. Skupiamy różne osoby o różnych poglądach
i z pewnością przedstawiciele tego stowarzyszenia zasilą, tak to określę, różne komitety. Chwilę później wskazał, że z jego perspektywy najważniejsza jest sprawczość, a droga do niej została starannie zaplanowana. Taka najbardziej chyba sprawczość jest wtedy, kiedy przedstawiciele chociażby takiego stowarzyszenia jak my są uczestniczą czynnie w organach, czy to stanowiących, czy to wykonawczych samorządu. My podjęliśmy decyzję, że na pewno komitetu wyborczego nie utworzymy, ale zasilimy poszczególne komitety wyborcze. Podkreślę, jesteśmy różnorodni. W różnych komitetach będziemy występować i po tą sprawczość iść, ale zachowamy również